Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nio 2, moi drodzy, na PC. Oczywiście, dobra, udało nam się zakończyć zadania poboczne, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale ostatecznie się udało. No to ruszamy z zadanie główne, dwie twarze gościnności. Proszę, Hattori Hanzo, jestem tutaj na polecenie mojego pana. Nasze wojska wreszcie są gotowe i zbliża się starcie z Tokichiro. Pan Yasu cieszy się z twojej obecności i proszę cię o pomoc w nadchodzącej bitwie. Ale zanim ruszymy do walki, musisz kogoś odwiedzić. Zapewne wiesz, kim jest mistrz ceremonii herbacianej. Sen no Rikyu. To inteligentny człowiek o ciętym języku, nawet gdy ma do czynienia z takimi ludźmi jak Tokichiro. Zapewne mógłby okazać się bardzo pomocny. No dobra. Mamy tutaj 7 kodam, więc no cóż, ruszajmy, nie? Zobaczymy, co to zadanie nam pokaże. No i w zasadzie o kim mowa, o tym mistrzu herbacianym. Bo skoro był wspomniany, no to pewnie musi być to ktoś ważny. Jak z założenia można wywnioskować. Przy okazji znowu wróciłem do setu Miliona Demonów, dopóki nie znajdę całości setu Hyugi. Moshiya Akechi. Ima no jibun wa ikkai no sou tenkai de gozaru. Kotabi no yōken wa oka naranu. トウキチロウのことです。増長止まらぬトウキチロウは霊石を集め、過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。 機内と北陸をほぼ制圧。 次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう、この国は滅ぶやもしれませぬ。 じゃあ、そろそろ反撃を始める? 家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。リキュウと申します。なんとか東吉郎殿を止めてください。私めも全力で 後押しさせてもらいます。No, wieloryb. No dobra, swoją drogą ciekawa, co to za herbata była, nie? リキュウ殿は節操と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらはリキュウ殿からの選別。 Otrzymujesz przedmiot amulet niewrażliwości na strzały. Możliwe, że będzie bardzo potrzebne. No nie, nie mówcie, że będziemy walczyć z Tokichiro jako taką. Dobra, już się powtarza. Więc, no cóż, ruszajmy. Już na samym starcie mamy Kodamę. Dosyć niespotykane, trzeba przyznać. Naprawdę dosyć niespotykane, to trzeba przyznać. Tak powiedziałem, zmieniłem sobie set na... Znaczy wygląd oczywiście, bo nie tyle sam ekwipunek. Na tutaj Miliona Demonów, z racji tego, że... Na razie nie mamy i tak pełnego setu.
A w sumie dawno go nie nosiłem, a to dosyć ładny set, zresztą mówiłem o tym nieraz. Przy okazji zmieniłem sobie broń, w sumie wygląda to jest dokładnie ta sama wersja, tylko po prostu ulepszona, lepsza. Podobnie jak karabin mam nowy, również lepszy. Oraz łuk, bo widziałem, że naprawdę już troszeczkę z tym, troszeczkę to zaniedbałem. I przez to moje tutaj obrażenia dystansowe głównie, no... mocno ucierpiały. Sarigama. Najbardziej spamerska i wredna broń, no ale jednocześnie bardzo skuteczna. Chyba, moi drodzy, powoli będziemy zbliżać się ku końca przygody z Nio, przynajmniej z podstawową częścią. Czy faktycznie tak będzie, moi drodzy, no to tego wam nie powiem do końca, ale no historia trwa już dosyć długo. Więc bardzo możliwe, że zbliżamy się po prostu do końca, nie? I trochę szkoda i trochę nie, bo wiecie, coś się kończy, coś się zaczyna, ale historia Nio bardzo dobra moim zdaniem, no aż szkoda, że się kończy. Z drugiej strony, jeżeli coś trwa strasznie długo, no to to już jest taka niekończąca się historia, nie? W stylu mody na sukces. A to nie jest nigdy dobre w sumie dla wszystkiego, czy to dla gry, książki, czy serialu. Także takie jest moje osobiste zdanie na ten temat. Najlepiej, kiedy historia jest wyważona, nie za długa, nie za krótka. Wiecie, o co chodzi. Wtedy po prostu jest najlepiej dla samej historii i dla tych, którzy się nią interesują. Pięknie, elegancko. Dwóch wrogów zastrzelonych. I mamy kogoś na górze. Jakim cudem nie usłyszał, że tutaj były strzały? Nie pytajcie, ale możliwe, że człowiek po prostu troszeczkę sobie przysnął. Nie wiem, bo dlaczego nie. No dobra, mamy gdzieś Kodamę, drugą, ale mamy również kolejnego żołdaka. Może teraz zastrzelimy go sobie z łuku, bo dlaczego nie? Szczególnie, że on ma taką zwykłą jakby czapkę, która nie chroni go od strzału. Elegancko. A my odeślemy już drugą Kodamę. I już w zasadzie do zdobycia brakuje nam tylko 5. Ciekawe, czy zbierzemy wszystkie. No, w dwóch zadaniach zdaję sobie sprawę, że no, nie udało się zebrać. No, trochę szkoda. Ale no mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w końcu w przerwie między nagraniami. Chociaż to różnie może być, bo te zadania są dosyć długie. I wiecie, nie zawsze jakby jest czas na takie ogranie. Chociaż z drugiej strony na pewno to potrwa szybciej niż na gameplayu, który ma wiadomo ograniczony czas. Dobra. Ojojoj. Ojojoj. Elegancko. Przebijacz dzbanów. Wiecie co, taka broń przydałaby się w naszym świecie, naprawdę nie. Znam kilka osobiście dzbanów, których chętnie bym przebił. No, podejrzewam, że wy także. No dobra. O nie. O nie. Mamy tutaj artylerzystę. Tylko z której konkretnej strony strzela? Aha. No w sumie widziałem oczywiście tą armatę, ale nie byłem pewny, czy to akurat ta. Dobra, wycofamy się. A, oberwał. I. O, tak. Dobra. Rozwalmy przede wszystkim tego strzelca. No i fajnie byłoby. Oho. O właśnie. Pan Tokichiro, jedyną nadzieją tego kraju. To samo mówiono o panu Nobunadze. Nie. No, szczęście teraz. Dobra. Nie. Kurczę. Ładnie, mamy to. Wiecie, walka z dwoma, nie? Nigdy nic dobrego. Dobra, ładnie. Udało się zbić jego obronę. Dobijaj.
No kurczę, nie. Coś się stało. Nie. Lecz się, uff, dobra, mamy to. Kurczę, nie wiem czemu, nie mogłem go dobić, nie? Totalnie nie mam pojęcia. A to nie jest bardzo wymagający przeciwnik. Dobra, mamy to. Kurczę, no. Jaki skubaniec twardy. Znowu nas tutaj... Dobra, i... Szybko się odkręcił, ale dobra, padł. No kurczę, ale jaki wredny był, nie? Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zmienić sobie włóczni na przykład miecz. Bo jakość włócznia teraz strasznie oklapła, że tak się wyrażę. Poza tym przyda się jakaś zmiana. Przyda się zmiana. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mam jeszcze kilka tutaj przedmiotów, które służą do resetowania umiejętności. Więc gdyby na przykład coś nie wyszło, to mógłbym wrócić do tego, co mamy teraz. Więc to akurat jest żaden problem. A coś takiego może być świetnym, jakby to powiedzieć, urozmaiceniem. Poza tym jest kilka broni, które chętnie bym sobie sprawdził, na przykład gdy miał miecz, tak? Zupełnie inna bajka, zupełnie inne tutaj podejście do gry. No dobra, więc przedarliśmy się i mamy już chram. Powiem wam, jestem lekko zaskoczony. I Hanzo jeszcze jest. Dobra, odpocznijmy przede wszystkim. Sporo. Tutaj Amerysiona wpada, ale cały czas chyba, zaraz sprawdzę, mamy błogosławieństwo Kodamy. Tutaj błogosławieństwo Kodam i mamy, tak, zwiększa ilość otrzymywanej Amerycji o 10%. Nie jest źle. Powiem wam szczerze, że jest nawet bardzo dobrze. Bo dzięki temu będziemy mogli po prostu szybciej levelować naszą postać. Zobaczymy, co nam powie Hanzo. No dobra, proszę bardzo, Hattori Hanzo. I my łączymy siły bardzo dobrze. A, gdzieś tutaj jest... Jest, proszę bardzo. Sprytnie. To już trzecia. Trzecia Kodama w tym odcinku. Fajnie. Skoro łączymy siły, to znaczy, że będzie grubo, moi drodzy. Tak, zaczynają się yokai. Czyli... coś grubego. No, zobaczymy, jak nam pójdzie razem. Ra, bijemy jednego. Mamy go. Dobra. Wiecie co, przejdę troszeczkę na styl średni, jeśli chodzi o glewie, bo w sumie dawno tego nie robiłem. A jak widać, jest to bardzo przydatne. Tak już się przyzwyczaiłem do stylu ciężkiego, znaczy do tego wysokiego. To masakra. Dobra, ładnie. Dobra, mamy go. I oczywiście rdzeń. Spokojnie, Hanzo, widzę. O nie. Teraz już wiem, czemu chciał połączyć siły. Nie dziwię mu się, że nie chciał walczyć sam z tym kółkiem. Dobra, kółko padło. No i czemu mamy tutaj chram? To też mnie jakoś nie dziwi, totalnie. Ładnie.
O nie. Rory... Kurczę. Rokiro Kubi bodajże tak się nazywa. Ha! Nie ma jak przyjąć piąchy. W sumie powiedziałbym na twarz, ale w jego przypadku to jest raczej... szyja. O nie. O nie. Dobra. Nie. Wiecie co? Ten jego mocny atak ocalił mi życie, bo prawdopodobnie ten wzmocniony atak Yokiego by mnie dobił. Co jest dosyć zabawne. Leczę się, leczę. I... a ma, masz kółeczko. O, to. O właśnie, i... ten atak mógł mnie dobić, gdybym go nie sparował. Nie teraz, tylko wcześniej. Nawiotek Czerwonego Demona to też jest bardzo dobry set na właśnie włócznika. Tylko, no właśnie, jakoś powiem wam szczerze, że chętnie bym sobie zmienił. O tak. Bo chcę po prostu jakieś zmiany. Ha! Fajnie byłoby... O nie! Ale powinienem przeżyć to. Ajajaj. Powinienem to przeżyć. A! Padł. O właśnie, fajnie, że mamy jego rdzeń. Mamy rdzeń Mitsume. I trzeba będzie wzmocnić koniecznie właśnie nasze tutaj... Dlaczego Yokai? Bo jest po prostu już słaby. W sensie poziomem odstaje od reszty. A tak będziemy mogli wzmocnić i zostawić tego Yokai, który jest wykrywaczem wrogów, nie? Więc... no nie wiem, czy zwyciężył. Jeszcze nie zwyciężył. Dobra, wchodź... o, jeszcze kotodrap jest na dole. Dobra, tu nic nie było. Jest kotodrap. Bierzemy kotodrapa. W sumie dawno nie było. Albo ja po prostu nie odkryłem kotodrapa. O, proszę bardzo, mamy tutaj wojownika wschodu. No proszę, jest nas teraz trójka? Wiecie co? Dawno tak nie było. Hełm ze znakiem miłości. Wow, nie? Dobra, uda się zakraść, czy... Uda. Kurczę, a jednak się udało. Szczerze myślałem, że już jest za późno, a jednak się udało, nie? Swoją drogą, hełm ze znakiem miłości, serio? No okej. Okay. Zobaczymy, czy coś trafię. W sumie z kotodrapem jest nas czwórka. Fakt, że kotodrap niestety zaraz zniknie, nie? Ale... no wow, aż tylu mamy sojuszników. To znaczy, że musi być tu grubo. W sumie, skoro mamy ich na przodzie... to dlaczego mamy iść tak na pierwszy front, nie? Ładnie, mamy to. A, znamy oczywiście. Cios. A, nic z tego. Ten ładowany atak również znam. Jego nie biorę, bo bardzo łatwo go skontrować. Zresztą było widać. Ładnie, Hanzo, dobił go. Rdzeń duszy zmarłego. Coś, co możemy wykorzystać po prostu do... po prostu... podniesienia poziomu duszy Yokai. Po prostu jako takie. Bo tak przez jakiś czas się zastanawiałem, po co ono jest, tak? Bo tego nie można było sobie wyekwipować od tego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale... robi się coraz mroczniej. Oho! Mujina. I teraz co nam pokażesz? Kciuk. Aha, dobra, niech będzie. Szczerze mówiąc, myślałem, że Mujiny w przyszłości będą pokazywać gesty, które zdobywamy podczas zadań. I tak zastanawiałem się, czy przypadkiem ich nie zmienić.
wiecie, o co chodzi, ale jednak najwidoczniej nie trzeba. Albo te gesty dostosowują się do tego, co my mamy. Chociaż, jeśli mam być szczery, to jest troszeczkę dziwne. Dobra, w sumie może... Spadł czy nie? Dobra, strzelamy do niego. Z nim nie ma żartów, z tym topornikiem, plus dodatkowo nie możemy przejść. Chyba, że dołem. To chyba jedyna teraz droga. Tak na zdrowy rozsądek. Nic z tego. Mamy go. Dobra, pobijemy go. To też jest bardzo dobry, można powiedzieć, yokai do punktowania wrogów, tylko że bardziej takich szeregowych, bo bossów to lepiej nie, bo bossowie mogą nas po prostu przejąć i wtedy jest problem. Mieliśmy to w przypadku Enedry w poprzednim materiale. I proszę, mamy rdzeń Jokiego. Fajnie. Ja sobie zmienię. Dobra, tu możemy ruszyć, ale tutaj widzę gdzieś Kodamę, tylko prawdopodobnie jest po drugiej stronie mostu. Tylko właśnie, kurczę, zobaczcie, ile mam tutaj ścieżek. Oho, o, brama czy nie? Nie, nie brama. A wygląda jak brama. Tu mamy drabinkę. Czy gdzieś tutaj będzie skrót, a może ja po prostu jakieś przejście pominąłem? A zaraz sprawdzimy. Zaraz wszystko sprawdzimy. Bo tu mnie na pewno nie było. Na pewno mnie nie było. Dobra, a... No i tyle z tego mojego skradania było. Oho, jeszcze Shinobi. Dobra, nie ma z nim żartów. Uff. Było blisko. Dobra, chodźmy po ciebie. Maluchu. Zabieramy cię. I to już jest bodajże czwarta Kodama. A to oznacza, że w tym odcinku zebraliśmy ich naprawdę wiele. Oczywiście jak na Kodamy, tak? Wiesz, o co chodzi. Oho, i jeszcze tutaj. Bomba prochowa. Ciekawe, czy będziemy musieli walczyć z Tokichiro, czy nie. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie. Zaraz, czy to jest skrót? Przecież my tu byliśmy. Na 100% tu byliśmy. Przecież to jest początek. Co za spam mocnych ataków, nie? Zaraz, my przecież tutaj... Byliśmy czy nie? Nie no, byłem. Na 100%. Tu jest ta brama, którą nie mogę otworzyć. Ale jaja. Zaraz, zobaczymy tą drogę. No oczywiście, tu był ten topornik, którego zastrzeliłem i tak dalej. Czyli można było przejść sobie tędy? Tak totalnie omijając naprawdę mnóstwo rzeczy? Taki totalny skrót? Ale jaja, nie? Bo szczerze mówiąc, to jest mega dziwne. To jest naprawdę mega dziwne, zazwyczaj tak nie jest. Oho, Shinobi. Na szczęście ja też mam Shinobi w postaci Hattori Hanzo. No i włócznika, dosyć potężnego zresztą. Wojownika wschodu. Zresztą bossa w pierwszej części, dosyć mocnego bossa. A, mam cię tutaj. Wcale mnie nie widzisz. Elegancko, mamy cię. Niby Shinobi, niby ktoś o wyostrzonych zmysłach, a nie widział wroga przed sobą. Może mu się przysnęło, nie? Różnie może być. Kiedy tak czekasz na ofiarę.
A, i kototrap. Świetnie. Tu gdzieś jeszcze w pobliżu była Kodama, tylko jest jakby po drugiej stronie. Albo może na wieży. A jednak na wieży. Dobra. Tak, wszyscy razem do wieży, oczywiście. W kupie raźniej, nie? Podobno. Ho, 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 ho. Tak. O nie. O nie. Dobra. Nie ma żartów. To trzeba dorwać tego typa, bo będzie problem. Już nie ma tego problemu. Ale mam również tą armatę. Dobra. Na spokojnie. Nie wpakujmy się w tabuny wrogów. Bardzo prawdopodobne w moim przypadku. No i bardzo dobrze. Przynajmniej już nie będzie strzelał do nas. A my sobie może sami wystrzelimy. A zobaczcie. A? Otworzyliśmy sobie prawdopodobnie jakieś przejście tym. Ciekawe, co on otwiera. Wojownika zachodu, świeca przywoławcza. Kilka razy z niej użyłem podczas poprzednich rozgrywek. Głównie dlatego, że nie chciałem podążać tutaj śladem swojego ducha, który by po prostu... Aj, pies Shinobi. Wiecie, mógłbym po prostu zginąć po drodze, a nie chciałbym tracić Amrity, więc po prostu przywołałem go sobie. Tym bardziej, że tych przedmiotów trochę mam, wiecie? A szkoda byłoby z nich nie korzystać, skoro możemy. Kosmik włosów maga Onmyo, od razu biorę. Od razu. Zaraz, tu mamy Kodamę. Jak tam przejść? Bo po drugiej stronie mostu to my byliśmy. Tylko... Zaraz, może tutaj? Nie, no tutaj też nie. To jak tam przejść? Chyba, że... Może to będzie jakaś armata wycelowana w to miejsce? No bo normalnie, jak widać, przejść nie możemy. Co dosyć jest wredne swoją drogą. Chyba, że jakoś od góry ewentualnie moglibyśmy zeskoczyć. Ale nawet jak zeskoczymy, no to potem za bardzo nie będzie jak wyjść z tej sytuacji. No ale dobra, spróbować nie zaszkodzi. Ewentualnie, tak jak powiedziałem, możemy poszukać armaty, która strzeli w nich. Nie zginę. Tak. Znaczy, zginę, nie zginę, ale zepchnęło mnie, czyli trzeba będzie albo strzelić z armaty w to miejsce, albo no w sumie nie widzę niczego innego. Nie widzę innego rozwiązania. Bomba szarpnelowa. Oho, i kolejny Yoki. Sporo ich tu. Przez wiele zadań Yoki ich w ogóle nie było. Czy klasycznych, można powiedzieć, bo mieliśmy te wredne wersje w postaci z Kusarigamą oraz z dwoma ostrzami. Ha! Nikt nie zdobył przewagi. To my mamy przewagę, jest nas kurczę trzech. Rzadkość w Nio. I jeszcze tak popularnie. Może uda się trafić na tą armatę, żeby zniszczyć to przejście, bo wiecie, wolałbym nie zostawiać Kodamy. Czyli nas zostawiają. No i znowu działamy w pojedynkę. Szkoda. Było naprawdę fajnie. No ale można się było domyślić, że to nie będzie trwało wieczność. Dobra, rozwalmy tylko to kółko. Przeklęte kółko. O tak, 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 tak. Punktujemy, tylko... Właśnie, trochę nas to podpaliło.
Nie. To jest tak wredny ty przeciwnika, ja go tak nie trawię. To jest taki badziew. Taka wredna inspiracja od Soulsów, nie? W przypadku tych przeklętych kółek. To się w głowie nie mieści. Dobra, otwieramy. Wiecie co, naprawdę chodzi mi po głowie ta jedna kodama. Ta jedna kodama właśnie ukryta w tym miejscu. No i tam też mamy Sudamę, tak swoją drogą. Jest ciekawe, chyba że znaleźliśmy tą armatę właśnie. Znaczy no, wydaje się, że to jest ta. Dobra, dobijamy. I zobaczymy, czy to jest to. Jak wrócimy i to nie będzie to, no to trudno. To skończymy materiał. W tym miejscu, dość nieoczekiwanym miejscu. Ale wydaje mi się, że to jest to, bo... Po co ta armata w ogóle miałaby tu być? Do nas nie strzelali z tej armaty. A była wycelowana mniej więcej właśnie w kierunku tej kodamy. Także wydaje mi się moim prostym chłopskim rozumem, że właśnie teraz sobie odblokowaliśmy... Skrót w zasadzie. Po części też. No właśnie, zobaczcie, widzicie? Dobra, więc najpierw... Tak, zobaczcie, widzicie? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Tylko szkoda, że nie rozwaliło to. Nie mogę więcej nieść boskiego ryżu, mam ich naprawdę sporo. Przywitam się z Sudamą oczywiście. Daje mi to ciepłe coś. Dobra, więc no w sumie damy cokolwiek, tak? Może, a zobaczymy co, jak damy świecę przywoławczą, nie? Bo w sumie to dosyć ważny przedmiot. Czuję się super, więc możesz wziąć to wszystko wziąć. No, wiecie co? To chyba był naprawdę bardzo dobry wybór. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten materiał. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No i oczywiście zapraszam do następnego materiału, a w nim prawdopodobnie skończymy to zadanie główne, bo nie wydaje się specjalnie długie. Także do usłyszenia, moi drodzy.